Życie jest wielką wędrówką, w której krajobraz zmienia ciągle kolory. Podążamy do celu, gdziekolwiek on się znajduje. Jesteśmy jednymi z wędrowców wielu, którzy swych marzeń poszukują. Bo nikt nie odbierze Ci marzeń i Twoich myśli też nie skradnie, które wśród licznych zdarzeń na życie składają się właśnie. A w małych rzeczach odnajdujemy szczęście. W pięknej muzyce szukamy chwili spokoju, w cudownym obrazie odkrywamy inspirację, w słowach wiersza poszukujemy natchnienia, a ciepła w sercach przyjaciół. Tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Dziś, gdy już mam swój skarb, nic więcej potrzeba mi. Wystarczy kilka nut i kilka słów, by móc wyśpiewać się. Cały świat bez ciebie zbladł. Ktoś mi radość życia skradł. W świetle gwiazd księżyc stracił blask. Wiatr za oknem przestał wiać. Już nie kwitnie żaden kwiat. I jak to jest, że wszystko traci sens. Więc żegnaj, adieu, goodbye. Jeden dzień zatrzymał dla nas czas. Nie powiedziałem tak wielu, może przyjdzie czas, gdy dwoje nas gdzieś zetknie znów. Więc żegnaj, adieu, goodbye. Oczy pełne łez, a w sercu żal. Choć przeszedłem cały świat, nic już nie jest piękne tak. Noc za dniem zbyt wolno płynie czas. Już nie śpiewa nawet ptak, bratniej duszy tak mi brak. Lecz wierzę, że spotkamy jeszcze się. Więc żegnaj, adieu, goodbye. Jeden dzień zatrzymał dla nas czas. Nie powiedział wielu, wielu słów. Może przyjdzie czas, gdy dwoje nas gdzieś zetknie znów. Więc żegnaj, adieu, goodbye. Oczy pełne łez, a w sercu więc żegnaj, adieu, goodbye. Jeden dzień zatrzymał dla nas czas. Nie powiedziałem tak wielu, wielu słów. Oczy w sercu żal i ból.
o wszystko zdążę zapytać Jacka Silskiego, to się okaże, ale jedno pytanie, które Jacku nurtuje mnie od początku naszej znajomości. Mianowicie. Bo wiesz, zawsze jak się spotykamy, sprawiasz takie wrażenie, że masz zawsze czas na wszystko, że nigdzie ci się nie spieszy. Jak to właśnie jest? Jacek Silski rano budzi się o... Różnie, zależy kiedy budzi się nasza mała. Oczywiście jest to dużo wcześniej niż kiedy byłem sam, bo potrafiłem się budzić o 12, o 1. A jednak? Ale siedziałem też długo. Teraz z racji tego, że jest malutka, więc kładziemy się sporo wcześniej. Więc wstaję dość wcześnie, 8, 9, to już jest tak najpóźniej. Natomiast rozkręcam się bardzo długo i moje pierwsze śniadanie jest w granicach godziny 13-14. Czyli celebrujesz śniadanie, tak? Bardzo, bardzo, tak. Mhm. Tak. A zdarza się, że ty właśnie przygotowujesz śniadanie? Właśnie, jak w tej chwili rzadko, powiem szczerze, muszę się przyznać, bo z początku zdarzało mi się to wcześniej, teraz już z racji tego, że planujemy właśnie zmianę miejsca zamieszkania, już myślami jestem zupełnie gdzie indziej, już w myślach mam śniadania w tym nowym naszym mieszkaniu. Mhm. Ale potrafiłbyś zaskoczyć swoją ukochaną, że wiesz, podajesz to znaczy, nie, śniadanie? Oczywiście, że potrafiłbym, mało tego, mam nawet zamiar ją zaskakiwać śniadaniami, kawą i wszystkim, co można zrobić w fajnej i wygodnej kuchni. A powiedz mi, co takiego byś mógł ciekawego na śniadanie przygotować? Tak wiesz teraz, na śniadanie, gdybyś miał powiedzieć. Z Milenką to jest problem właśnie, bo ona jest bardzo wybredna i specyficzna. To znaczy... W ten sposób, ja myślałem, że ty masz taki wąski zakres. To znaczy, nie. Ja mam bardzo, bardzo szerokie spektrum. Natomiast Milenka jest najszczęśliwsza, jak ma makaron i ryż i serek. Także to... Tak. Także akurat... Czyli ważne, że wiesz, co trzeba by zrobić, żeby... Żeby ją zadowolić. Żeby ją tak, zadowolić tak, i dokładnie. Ucieszyć. Tak, no tak, to jest tak, bardzo tak, ważne. Tak. A jeżeli chodzi o taki czas, słuchaj, na pewno jest takich dni dużo, że nic nie dzieje się... Bez przyczyny? Proszę? Bez przyczyny? Nie, właśnie, że nic nie dzieje się takiego, że musisz pędzić, że masz zaplanowane nagrania w studio i wtedy, słuchaj, taki spontan. Stać cię na to? Znaczy spontan mam w momencie, kiedy nagle... ustalamy, że lecimy na przykład na Karaiby. To jest dla mnie spontan. Tak, i wtedy od rana przy śniadaniu? Nawet może być przy kolacji, kiedy jest wylot o 24. Jestem w stanie spakować się w kwadrans i jestem gotów do podróży. Natomiast jeżeli chodzi o moją pracę, o nasze życie takie codzienne, to wolę, jak wszystko jest poukładane i nie lubię się spieszyć, nie lubię się gonić. Bo właśnie stać cię na to, żeby się spakować i polecieć. Podróże to twoja kolejna miłość. Kocham zwiedzanie świata, poznawanie ludzi, ale myślę, że też zaraziłem tym i zaszczepiłem to w Milence, bo widzę, że tak jak kiedyś niechętnie słuchała o moich planach wyjazdowych, tak teraz często zdarza się tak, że wracamy z jednej podróży, a ona już szuka kolejnego miejsca, nowego, tak właśnie było teraz po powrocie. Marzą nam się Malediwy. Nie wiem, czy damy radę zrobić taką podróż jeszcze w tym roku. Chcemy oczywiście z małą, być może że jeszcze w jakimś towarzystwie. W każdym bądź razie no są to miejsca, które kochamy. Oczywiście, jak wiesz, jak Państwo wiecie, łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli zwiedzamy różne miejsca w różnych punktach świata, przywożąc Państwu widoklipy z tamtych miejsc. Dokładnie, pocztówkę muzyczną sobie po prostu. I są to też dla nas oczywiście wspomnienia, dokładnie tak. Dokładnie tak. A myślę, że już takie nowości już niedługo, Jacek, będziesz mógł zaprezentować swoim fanom. To znaczy, nie wiem na jakim jesteśmy etapie tego programu. Jeszcze nie kończymy. Jeszcze nie kończymy. To jak będziemy kończyli, to ja Państwu powiem, jakie mamy... Aha, jakie czyli mamy, będzie niespodzianka. Jakie mamy plany, o czym jeszcze Bernadetta do końca nie wie. No to cieszę się bardzo. Ja też mam swoje niespodzianki. Widzę, że Jacek jest bardzo dobrze przygotowany, ale ja mam jeszcze jedną niespodziankę dla Jacka, o której on nie wie. I myślę, Jacku, że zaskoczę Cię tym pozytywnie. Czekam. Z niecierpliwością.
Dzień już chyli się ku końcowi, znów nastanie nocy ton. Ciepła kawa wiatru powie, kładę dłonie na twą dłoń. Patrząc w gwiazdy widzę przyszłość, która jasno mieni się. Więc posłuchaj, co chcę powiedzieć, zapamiętaj słowa te. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Już skończą się noce, gdy ty byłaś sama i roniłaś łzy. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Tak dawne byś wiedziała, że jestem tu, kocham cię. Chcemy dziś tej miłości, każdy chce kochanym być. Czymże życie jest w samotności, kiedy trzeba się z tym kryć. Dla nas znikną te problemy, otwieramy nowy świat. Każda chwila jest uwielbieniem i tak będzie przez 100 lat. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Już skończą się noce, gdy ty byłaś sama i roniłaś łzy. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Tak naprawdę byś wiedziała, że jestem tu, kocham cię. Oddaję ci wszystko, co mam, dla ciebie dziś śpiewam i gram. Tak pragnę, byś wiedziała, że jestem tu, kocham cię. Jacku, ciągle podkreślasz, że lubisz być w ruchu, lubisz podróżować, ale powiedz mi, czy lubisz wracać do takich swoich ulubionych miejsc, gdzie po prostu czujesz się dobrze, gdzie czekają na ciebie twoi fani? Czy są te miejsca gdzieś blisko nas? Możesz wskazać parę takich miejsc. Jednym z takich miejsc jest właśnie Leśna Perła w Rudzińcu. Tak, dokładnie. Natomiast pamiętasz nasze biesiady? Oczywiście, koncerty? Tutaj wspaniałe, tak. I tutaj pozdrawiamy naszą publiczność. I tutaj bardzo chętnie wracam. Natomiast jeżeli chodzi o koncerty, naprawdę, jak sama wiesz, jest to różnie. Czasem jest fantastycznie, czego się nie spodziewamy. Czasem jest mniej spontanicznie, ale wszystkie miejsca są fajne, bo wszędzie widać uśmiech, wszędzie widać radość, więc to jest chyba ta cała przyjemność naszych koncertów. A na koncerty się przemieszczasz sam? Czy masz kierowcę? Czy... Ja jestem przeważnie kierowcą. Lubię jeździć samochodem, szczególnie lubię jeździć w nocy. Natomiast w dzień ma przyjemność jazdy Milenka, więc tak się zmieniamy, troszeczkę jeździ Milenka, troszeczkę ja. Czyli Milena bardzo, bardzo dużo pomaga tobie. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Jest moim prywatnym menedżerem. I powiem szczerze, ja z tego jestem zadowolony, bo mnie to niespecjalnie wychodzi, więc jak ona to określa, ja jestem od tego, żeby dobrze wyglądać i pachnieć. No i pięknie, gratuluję tobie. A z uwagi na to, że też lubisz podróżować po świecie, to jak znosisz loty? Szczerze mówiąc, z początku miałem pewien opór i wcale to nie jest łatwe wsiąść w samolot. Może jakiś sposób na to? I lecieć, tak, z początku miałem drinka. Ale ile można pić tych drinków? Jednak świadomość? Naprawdę? Nie, myślę, że nie, chyba nie. Myślę, że jednak ciągle jest tam gdzieś ta świadomość. Myślę, że
że kwestia tego, że lata się często, to już wchodzi jakby w nawyk i dzisiaj już nawet siadając w samolot nie myślę o tym. Myślę o tym, żeby ten lot jak najszybciej minął. W towarzystwie oczywiście osób, z którymi lecę, jakiegoś filmu, jakiejś muzyki. Czuł większy komfort już teraz. Tak. No tak jak to mówią, rutyna już po tym się wkrada. Tak, ale jednak świadomość tego, że jest się w powietrzu, to zawsze gdzieś tam jest. Troszeczkę jest tak. Emocji, dokładnie. Tak. Ale do czego zmierzasz? Bo no widzę, właśnie, słuchaj, ja mam dla ciebie niespodziankę. Ja już się jej boję trochę. Mam dla ciebie przygotowany pojazd i chciałabym... Samolot? No zobaczysz za chwileczkę. Chciałabym zobaczyć, że tak, wiemy wszyscy, śpiewasz pięknie. Tego nie wiem, tego nie mogę sobie powiedzieć. No, ale my to mówimy, prawda, proszę Państwa? Śpiewa pięknie, potrafi gotować, potrafi być romantyczny. Potrafię pomarudzić trochę, to potrafisz też. Potrafisz pomarudzić, potrafisz nie zazdrościć, to jest bardzo ważna, dobra cecha. A teraz chciałabym jeszcze sprawdzić, czy pamiętasz jazdę na rowerze? No to powiem ci szczerze, miałeś, że przeraziłaś. Miałeś ulubiony rowerek? Miałem sporo rowerów. Oczywiście miałem mały, taki trzykołowy, pamiętam go. Natomiast potem miałem sporo tych rowerów i nie dbałem o nie. I chyba z 5 pozbyłem się, bo nie pilnowałem ich po prostu. No, ale widzisz, pamiętam rower. Pamiętasz rower. Ale co w związku z tym? No to właśnie, to ja cię chcę dzisiaj zaprosić na przejażdżkę rowerem, a potem po tej przejażdżce, jeżeli wszystko uda się dobrze, ja cię zaproszę na super dobry deser w Leśnej Perle, ale tymczasem poczekajmy. Dominiku, bardzo cię proszę o pojazd dla naszego gościa. No i kochani i droga Bernadetta, teraz jestem jeszcze bardziej przerażony, bo nie jest tandem. No tak, ale... Bo to ja mam sam? No tak, sam. I słuchaj, jeszcze to, że jest damski, to powinno ci się bardzo łatwiej bezpiecznie, wchodzić. Łatwiej na to wchodzić. Pojedziesz bezpiecznie. Czy to była aluzja do mojego wzrostu? Nie, no absolutnie. Bardzo cię proszę. Jestem przerażony, bo ja nie... To? Nie, tak, bo ja, myślisz? Nie, bo ja nie próbowałem wysokości siodełka. No to wszystko będziesz mógł przymierzyć. Czy ja mam być z tym urządzeniem i mówić, jak jadę? Nie, tak? Niekoniecznie, ale jeżeli możesz komentować... Tak, ja sobie to wepnę. To właśnie, to ja sobie to wepnę. My ciebie poprosimy, żebyś tak pięknie nam tutaj takie koło zaznaczył na naszym... Tego nie gwarantuję. Na naszym dziedzińcu. Znaczy nie gwarantuję sukcesu. Nie? To ja trzymam kciuki. Ale ty nie wsiadasz tutaj do tego koszyczka? Nie, ja nie wsiadam. Najpierw zobaczę, jak jedziesz. Trzymam kciuki. No to proszę Państwa, dzieje się Jacek Silski na rowerze. Tego na pewno jeszczeście nie widzieli. A dzisiaj można właśnie zobaczyć muzycznych wędrówka Bernadety Kowalskiej. No to uwaga. Zapraszam na super jazdy. Proszę Państwa, jestem ciężko przerażony, ale trzymam się tej ramy. Trzymam się kierownicy. Więc myślę, że nie jest źle. Bernadetta, nie wiem, czy ty mnie widzisz, bo ja ciebie widzę, kiwam ci i kiwam państwu i zajeżdżam do ciebie. No brawo, brawo Jacku, super. Słuchaj, ty musisz każdy dzień chyba na rowerze jeździć. Powinienem. Bo naprawdę. Powinienem, bo... Naprawdę, bo może, super wyszło. Bo może bym troszkę schudł. A może, słuchaj, może to jest właśnie taki dobry pomysł na to, że w czasie wakacji siądziesz. Ale na czy ty widziałaś, jak ja byłem przerażony? Nie. Jadąc tym rowerem? Ja myślałam, że tak specjalnie udajesz. Nie, słuchaj, nie, jednak. Żeby takie emocje wywołać. Nie, poszło. Słuchajcie, poszło naprawdę super. Jestem pod wrażeniem. Ja też jestem pod wrażeniem. No to gratuluję ci. Jeszcze mi serce. Czy to był od jakiegoś czasu twój pierwszy raz? Od 10 lat? No to... To gratuluję naprawdę. Wyszło tak, jak się spodziewałam. Jacek Silski po prostu jest wszechstronnie uzdolniony. Śpiewa, tańczy, jedzie na rowerze, gotuje, marudzi i nie zazdrości. Słowo za.
muzyczne wędrówki Bernadety Kowalskiej. Dziś gościny udzieliła nam Leśna Perła w Rudzińcu. I oczywiście cały czas z moim wyjątkowym, przesympatycznym gościem, bardzo romantycznym Jackiem Silskim. Jacku, już aż tyle... się uśmiechnąłem. Już tyle słodko się zrobiło, prawda? Tak. Tak jak ten deser mamy piękny, wiecznie. Zobacz. Tak właśnie, słuchajcie, kochani, częstują w Leśnej Perle, dlatego zapraszamy na wszystkie spotkania rodzinne i wyjątkowe sytuacje, a naszą wyjątkową sytuacją dzisiejsze spotkanie. Jacku, tak słodko się zrobiło, ale powiedz mi, tyle już opowiadaliśmy o tobie, sam o sobie właściwie. Myślę, powiedziałeś. Aż za dużo. Odkryłeś aż za dużo, tak czujesz? Nie, jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze wszystko jest przede mną. No właśnie. I dlatego teraz chciałam cię zapytać, bo wiem, że coś nowego się szykuje. Opowiadaj. To znaczy, no konkretnie nowa płyta, bo cóż ja mogę nowego zrobić. Mamy skończony już materiał. Jesteśmy na etapie ostatnich szlifów studyjnych, więc myślę, że w drugiej połowie sierpnia płyta już się ukaże. Płyta będzie takim spektrum wszystkich klimatów, bo będzie i po włosku, będzie po chorwacku, będzie po hiszpańsku, będzie po angielsku, oczywiście będzie po polsku. Jaki czas zajął ci? Ile to ten było? Materiał? Tak, ten materiał. Robię tą płytę gdzieś, przygotowuję tą płytę gdzieś od około roku, ale muszę powiedzieć, że kończąc tą płytę mam już materiał na następną, czyli w zasadzie wystarczy położyć wokale i kolejna płyta już też w planie. Czyli tych pomysłów po drodze się nazbierało znowu aż tyle, za dużo. Że... Aż tak. Aż za dużo. Aż za dużo. Aż za dużo. Powiedz mi, czy też przebijało się będzie tyle utworów o miłości? Tak, generalnie cała moja twórczość jest o miłości i od tego tematu nie odchodzę. Jesteś zakochany w życiu? I w odróżnieniu ta płyta od tamtych płyt będzie stricte o miłości. Jesteś zakochany w życiu? Jestem zakochany w życiu, jestem zakochany w muzyce, jestem zakochany w fantastycznych ludziach, którzy mają wielkie serce. I będąc tutaj w tym programie z tobą i z ekipą całą, która tutaj bierze w tym wszystkim udział, jestem zakochany również w was i mam nadzieję, że to się udzieli państwu, bo z tego co wiem, to jest pierwszy program, który masz w planie, pewnie z wieloma artystami, więc ja się cieszę, że mogę wziąć udział właśnie w tym pierwszym twoim odcinku i mam nadzieję taką, że państwo się w tym programie po prostu zakochają. Bardzo ci dziękuję za takie ciepłe słowa dla nas wszystkich. I oczywiście powiedz nam jeszcze, czy zdradzisz nam tytuł płyty? Tak, płyta będzie nosiła tytuł jednego z utworów. Tytuł będzie bardzo prozaiczny, ale myślę, że bardzo i prawdziwy i fajny. Płyta będzie nosiła tytuł Dziś są twoje urodziny. No to rzeczywiście. A właśnie powiedz mi, kiedy obchodzisz swoje urodziny? 7 marca. Ojejku. Czyli przed dniem kobiet. No to rzeczywiście, to może stąd dostaję tyle... więcej kwiatów niż kobiety, ale to tylko dzień przed. Ale to może stąd właśnie tyle słów o miłości w twoich piosenkach, że gdzieś bardzo blisko czujesz tą sferę kobiecą. Na pewno gdzieś jest tak aspekt tego, że właśnie śpiewam o miłości, ale myślę, że to wynika z mojej osobowości, z mojego wnętrza, z mojego serca. Można powiedzieć, że jesteś ciągle zakochany. Kocham kochać, tylko nie da się wszystkich kochać. Nie da się wszystkich. A czy na tej płycie też znajdzie się piosenka dla Lenki? Oczywiście, tak. Tam będzie właśnie kołysanka dla Lenki. No i jak to jest z tą kołysanką? Jak często ją śpiewasz? To jest jeden z ulubionych utworów Lenki. Właśnie kiedy jesteśmy w podróży, w samolocie, to mi Lenka ten wideoklip ogląda na okrągło. Ale teraz ma też ulubioną nową piosenkę z nowej płyty i to jest ta piosenka, którą właśnie śpiewałem dzisiaj do ciebie i dla ciebie. Zabrałaś serce moje. Serce moje. No właśnie, no to co? Ja cię zapraszam na pyszny deser. Myślę, że tej słodyczy padło teraz bardzo dużo i do twoich najbliższych osób, które z tobą dzielą każdy dzień, ale i tak samo do twoich fanów, bo to przecież wszyscy czekają na coś nowego, co się pojawi. To znaczy, ja swoich fanów odbieram oczywiście jako moich, ale to nie są tylko moi, bo są i twoi, i całej grupy wykonawców i artystów z naszego grona tutaj śląskiego. Więc bardzo mnie to cieszy, bo gdziekolwiek jestem, w jakimkolwiek regionie Polski, to nasz program jest rozpoznawalny, znaczy nasze programy. Twój dopiero startuje, więc ja myślę, że chciałbym i życzyłbym tobie i
i wszystkim, którzy będą brali udział w tym programie, żeby on miał też taki oddźwięk jak te wszystkie programy, które są dotąd prezentowane przez różne stacje telewizyjne. Więc to jest chyba właśnie fajne, że ta muzyka nasza śląska trafia do serc w całym kraju. I niech tak będzie zawsze, aż do końca świata. A ja teraz Ciebie zapraszam na pyszny deser, który serwuje Leśna Perła. Degustujemy. Degustujemy. Czuć to znów, gdy serce mocniej bije. Ten smak, który znam i uśmiech co dzień w mej duszy na zawsze żyje. Dobrze o tym wiem, życie takie piękne jest, kiedy swoim bliskim serce oddasz swe. Zaśpiewajmy tym, co nas kochają, nawet wtedy, gdy dziś idziemy własną drogą. Dlatego tym, którzy z nami są, pięknym uśmiechem i szczerocą pokażmy to, co w nas dobre jest, miłości gest. Śpiewajmy dziś, aż braknie nam tchu, by wszyscy, których kochamy, słyszeli ten śpiew, bo dla nich on jest, dziękując, że wciąż ich mamy. Dobrze o tym wiem, życie takie piękne jest, kiedy swoim bliskim serce oddasz swe. Zaśpiewajmy tym, co nas kochają, nawet wtedy, gdy dziś idziemy własną drogą. Dlatego tym, którzy z nami są, pięknym uśmiechem i szczerocą pokażmy to, co w nas dobre jest, miłości gest. Serca śpiewajmy tym, co nas kochają, nawet wtedy, gdy dziś idziemy własną drogą. Dlatego tym, którzy z nami są, pięknym uśmiechem i szczerą łzą pokażmy to, co w nas dobre jest, miłości gest. Dlatego tym, którzy z nami są, pięknym uśmiechem i szczerą łzą pokażmy to, co w nas dobre jest, miłości gest. Witamy Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Zaczynam się czuć powoli nie gościem już, a jako stałym bywalcem. Obiecuję, że w następnym programie mnie już nie będzie. Natomiast jeżeli kazałaś mi się czuć wyjątkowo i specjalnie, tak. Więc ja mam teraz do Ciebie pytanie. Mogę? Tak, oczywiście. A skąd wiedziałeś, że mam takie założenie, że właśnie skoro ja tyle pytam gościa, tak? To masz prawo zadać mi jedno pytanie. Myślę, że to jest nasza intuicja jakaś tak. No to proszę bardzo. Więc moje pytanie jest takie, kto będzie Twoim kolejnym gościem
i gdzie, jaka kolejna sceneria do tego programu, bo ja już wyobrażam sobie na przykład, że nurkujesz z kimś w jakiejś rafie, tak. Bo wiem, że tutaj pan, który kręci ten program, jest specjalistą od zdjęć podwodnych. Szczerze mówiąc, sam chętnie wziął udział w takim programie, ale naprawdę? Niestety... Naprawdę? No nie podpuszczajcie. Ale dobra, kto kolejny i gdzie? Rzeczywiście, kolejny gość będzie też, słuchajcie, wyjątkowy i też będzie przyjacielem. Jeżeli pozwolisz, to zostawię to w takiej tajemnicy, w takiej niespodziance. No i o to właśnie chodzi. Bo o to właśnie chodzi, to właśnie chodzi. Muzyczne wędrówki. Słuchajcie, gdzie zawędruję? Naprawdę nie wiem, jest tyle dróg, po tylu drogach będę chodzić. I podejrzewam, że kolejna wędrówka, kolejne... O, zjawił się Dominik, pewno coś nie tak. Proszę cię bardzo. Coś jeszcze podpowiadają, jeszcze gdzieś. O tak, nosek. Pięknie ci dziękuję. Widzisz, Jacek, przepraszam cię bardzo, ale tak to czasem jest. Wyglądasz jak zwykle, pięknie i rewelacyjnie, jak widziałaś. Mnie niestety dziękuję bardzo. Nie poprawiają, no, dlatego że u mnie już nie da się nic zmienić, jak powiedział Jurek Macała. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy, także dziękuję Dominikowi. A więc jak powiedziałam, zobaczymy, kolejna wędrówka przede mną. Wszystko się może w niej zdarzyć, może nawet będziemy pływać. Ale właśnie ma się zdarzyć. Ma się zdarzyć. Czego ci życzę z całego serca i Państwu. O to właśnie chodzi. Tak, słuchajcie kochani, zastanawiam się, co trwa dłużej, czy moja wędrówka, czy moje spotkanie z gościem, ale myślę, że każde nasze spotkanie, a dziś bardzo wyjątkowe z Jackiem, zawsze zostawi troszeczkę niedosyt, bo można by zapytać ciebie jeszcze o wiele, wiele rzeczy. To znaczy ja powiem tak, że zawsze mówię, kiedy kończy się koncert, że jest mi smutno i przykro i to jest prawda. Szczególnie, kiedy jest fajna atmosfera i zaczynam się tak czuć tutaj powoli, jakby się kończyły jakieś kolonie, jakiś obóz żeglarski. Ja już tęsknię do was i mówię to całkiem szczerze, że po jakimś dłuższym czasie mam nadzieję na jeszcze jedno z Państwem i z Tobą spotkanie. No i tak właśnie będzie. Będziesz gościem w muzycznych wędrówkach i to na pewno nie raz. No to co? Dalej, częstujmy się. Degustujemy dalej. Degustujemy dalej. Dzisiaj sobie możemy na to pozwolić. Dokładnie. Dzisiaj się nie odchudzam. Thank you.
esiste nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Ze mną i patrz. Te pora ulic to budownie do w nich całki świat. Tukaj poznał rzech i szczęście i grzech. Od bajta umiał poradzić się, jak pod wiatr iść, choć lipia wioło mi. Kaj na pamięć ulicę zną, tam jest mój heimat. Chałupy z cegły czerwony są, tam jest mój heimat. Cinku nie zdradza się, złoń z kościoła prowadzi mnie. Tukaj mój heimat jest, tu moje serce mą. Patrzysz na świat, co nie ma go, i nie zobaczysz tego, co ją przed oczami mą. Mój dawny plac i dom. Kaj na pamięć ulicę zną, tam jest mój heimat. Cegły czerwony są, tam jest mój heimat. Sam po cinku nie zdradza się, złoń z kościoła prowadzi mnie. Tukaj mój heimat jest, tu moje serce mą. Pamięć ulicę zną, tam jest mój heimat. Chałupy z cegły czerwonej są, tam jest mój heimat. Sam po cienku nie zdradza się, dzwon z kościoła prowadzi mnie. Moje serce mą.
Ja powiem tak, na nasze drogi niestety się rozchodzą. Będę ci musiał oddać tą walizkę. I mam tylko pytanie, w którą stronę poniosą cię nogi? Wiesz co, no nie wiem, słuchaj, ja tutaj jeszcze chodzisz czy kawałek ze mną. Popatrz, ja tutaj teraz na prostą wyjdę. No wiesz, droga naprawdę jest przede mną szeroka, długa. Raz skręcę w lewo, raz skręcę w prawo. Sama nie wiem, gdzie ale się nie znajdę. Się. Nie, ale cofać się nie będę. I na pewno kolejne spotkanie będzie nie mniej ciekawe niż dzisiaj w gminie Rudziniec, w samym Rudzińcu w Leśnej Perle, gdzie mogłam razem z Jackiem Ślińskim gościć. Więc ja się z Państwem żegnam. Żegnam się z Tobą. Dziękuję. Przekazuję Ci raz Twoją walizkę i zapraszam w następną podróż. Mam nadzieję jeszcze do zobaczenia. Do zobaczenia, Jacku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i oczywiście życzę Ci jeszcze wspaniałych chwil. Dziękuję bardzo. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję Tobie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Jacku. Dziękuję bardzo.